to wam powiem, że najpierw oczywiście będzie przywitanie jakieś. A bo mogę zajęty. Hej, witam. Jezus. Siemano, witam was w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy nową serię na kanale i będzie to seria z The Foresta. I dzisiaj mamy doborowe wręcz grono, mamy Nawijkę z nami. Tak, mnie, cześć. Mamy Sutynatora, który będzie naszym przewodnikiem. Cześć, to ja. I mamy również Hotolifcie / Kakashiego. To ja. Zaczynamy generalnie gierkę, gramy na trybie hard. I tworzymy sobie w ogóle nowy serwer, nowa przygoda. I będzie to taka, powiedzmy, dłuższa seria na kanale, gdzie będą pojawiały się od czasu do czasu takie odcinki z The Foresta. I tutaj Sutynator pewnie będzie, jak wspominałem, przewodnikiem, bo my niewiele pamiętamy chyba z tego, co się działo. Też niewiele pamiętam. Specjalnie nic sobie nie przypominałem. Aha. Dobrze. To nie jest zły przewodnik, nie? Sytuator do mnie pisał offstream, słuchaj Shady, bo już mam plan, zrobimy domki na drzewie, wszyscy ogrodzimy to. Młody Timmy już tam przewodnik tego Survivora, czy tam... Był to zwykły dzień nad Puszczą Białowieską. Nikt nie spodziewał się, że samolot spadnie. Ja chciałbym podkreślić, że ja lecę za 2 tygodnie. O! Chyba... No przede mną, Hotolifcia. Ale ty wyglądasz głupio. Kto tu stoi na Wika? Mamy uty sutek w ogóle. Czekajcie, czułeś, muszę zmienić się. To mój idol. Na Wika blokuje, troluje. O kurwa, czekaj. Nie wiem gdzie jestem, daj mi chwilę. Gdzie w ogóle była ta tacka, o której mówiliście? Tacka jest z tyłu. Dobra, mam, dzięki. Ja wyglądam jak Hotolifcia. Nie, ty wyglądasz jak na Wika. Aha, dobra. No to nie ma się czym chwalić. Ja wyglądam, kim jestem? Ty nie wiem. Kim jesteś? Ty jesteś łysy. Ty jesteś... Jesteś łysym azjatą. Jesteś inny, po prostu. Dzięki. Jak się otwierało ekwipunek? Jak inwentory. A, bez kitu. Ja taba zawsze spamię, dziękuję. Ja też. Proszę. No, na zdrowie. Na zdrowie. Yo, Squirrel! Ła, ty chłop już ma dzidę. Co? No bo... Ja nie pamiętam jak się w to gra. Dwa patyki. Tego można patyki wziąć, patrz stąd. Jezus, jak ja się tu boję chodzić. Czym? Nie wiem. Na początku jest okej, chyba. Bo ktoś nie wyskoczy zaraz w mordę i tego. Jak się podpisywało rzeczy? Bierzesz tam rzecz i plecak i tam masz 1, 2, 3, 4. Dzida. Fine. Okej, soda. Okej, to weźmy sobie. Fine. Z jedynką. O, no i super. Teraz pod jedynką dzida. Dobra, panie przewodniku, po Puszczy Białowieskiej. Prowadź. A, ciebie coś. A ja to ja nie jestem prowadzącym, ty musisz wymyślić, gdzie idziemy. Co? Nie wiem, no ty jesteś przewodnikiem, ja póki co lutuję. I no poczekajcie na mnie, bo nie mogę. Spokojnie, ale zastanówmy się. Hot Olivia ma na razie problem z ekwipunkiem, więc trzeba to rozwiązać. O! Ała! Udziobał ją. Ej! Dobra, to gdzie idziemy? Przed krótkofalówkę mówi. Wycieczko. Tak, słychać się. Tak. Ja go nie słyszę przez krótkofalówkę. A może muszę podgłośnić go? No kurwa, słyszę go jednak. No. Aha, no dzięki. O, są tam te... Ludzie zbyt gorsze biegają tam. Gdzie zbyt gorsze biegają? Sobie linę. No. Gdzie? Na plaży sobie biegał, jeden. Ale linę bez ubrań. O, dobra, mam linę, nawet mogę coś więcej z nią zrobić niż tylko ją wziąć. Dalej. Tutaj są te namioty, zapiszcie się. Zapiszcie. Ej, Golum idzie do nas. Nie, nie chcę. To chodźcie go na dzidy. Siuty sutek tam nie pierdzieli się. Ja widzę, że. Boże jedyny. O, zombie. Mój patyk. Dobra. Postaw go. Panie! Jak go zabiera nam wynos. Ale jest... Możemy na plaży sobie zamieszkać, patrz, obok morza. Ale, na plaży nie można. Dobra. Średni to jest pomysł. Średni pomysł, bo ty zazwyczaj 5 kanibali co 10 minut, 5 minut biega. Nie, ja nie pamiętam nic. Ja nie grałem w to. Ja nie... No ale to jest podstawowa wiedza. To jest moja pierwsza gra. No ja gra. Nie wiedziałam na przykład. Tam biega... No, umyliśmy się. Kanibal z czachą na łbie. O, jeszcze nie tylko jeden. O, są nawet dwa. O, nie trafiłem. Wow!
Oni biją. Zostaw mi żółtego sutka. Umyłem se siekierę. Brawo. Co ty zrobiłeś? Umyłem se siekierę. Idzie do przekazu. Dobra. Dolo. Na wynos. Idziemy do dziury? Dlaczego nie? Nie no dobra. Dlaczego? To raz zrobiłam. Pytanie. Gdzie trochę? Nie. Zostaw go. Trzeba a, do go tej dziury! No kurwa, tu jest dziura! To widzę teraz. Na pół mapy, chłopie. Ktoś do niej chyba wskakiwał kiedyś tam, nie? Ja. No, ktoś wskakiwał na pewno. Na skorupie żółwia i nie skończyło się to dobrze. Nie tak polecam. Jak Jack nawet bez skorupy żółwia ktoś skoczył. Możemy sobie znaleźć miejsce na domek. Co donator już to zaplanował tydzień wcześniej, więc... Wiesz, no właśnie, tydzień wcześniej, ale... w środę chyba, na czwartek. Ej, dobra, ja mam dobry pomysł. Chodźmy tam na tą górę ogromną, co tam jest po lewo. No, ale zamarzniemy, mordo. Nie mamy kurteczek. Mordo. A kurteczki, co? Biegnij do mnie. Sorry. O, porozumieć się trzeba z nimi. Mhm. Porozumieć. A ucieka, no jaki dobra. Język do nich przemawia? Za tobą, kotolifcia. Za tobą. O Jezus. Babusia jest za tobą. O, babuszka. Nie uciekaj. Chodź, pogadajmy. Rozmawiajmy. Pogadajmy. Radzę ci nie podchodzić do mnie, ani mentalnie, ani fizycznie. Weźmy te kamyczki i weźmy, zróbmy tego, jak Aztecy robili. Co? Takie duże. Takie czy duże? Każdy wie, o co ci chodzi, Kakashi? No, każdy rozumie. No to dobrze, tak? Świątynie. Dokładnie. Też chodziło o zegar słoneczny. Co? No, no wy co, nic nie macie, byście się do czegoś przydali. No co? Gdzie wy chcecie, tutaj? Tu? No, na tym kamieniu mimo dobre będzie, no. Tak. Ale no, coś mówiliście, że na tym wysepce chcecie. Rary. Strzały. Ej, cieniu, ty też to widzisz tutaj? Pa, tutaj jakby w tej skale, nie? Zrobić ten domek Hobbita. Dobra myśl, kopiemy się od razu. No, kopiemy się. Gdzie ty jesteś, Kakashi? Poluję. Przyniosę wam tego coś. Królika. Nie, no spokojnie. Cieniu, łap. Nie panikuj. Tobie się to spodoba. O Jezu, co ma? Sadysta. Idziemy to umyć. Idziemy to umyć. No co, no ktoś musi tu polować, nie? Czekaj, bo na razie na mnie polują. No, no. No właśnie. Nie. Uważajcie, bo oni mocno biją. Dobra. No, trochę tak. Widzę, on jest mocno bity. A kanibale, oni lubią wodę, czy nie lubią? Nie, jak wejdą, to się utopią. O, ale zajebiście, to zróbmy gdzieś na środku. No, zróbmy morza, na wodzie. Może mam lepszy pomysł, może na tarasie zamieszkamy. No właśnie, no. Ej, będziemy sobie pływać. Zróbmy statek. Nie, statek. Odpłyniemy stąd. Odpłyniemy stąd, kurwa. Bo jak Jacek sparł. Tu? 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 Chyba tam. Mi się wydaje, że pierwszą noc powinniśmy spędzić tak, jak powinno się ją spędzać. No, zajebiście. I skąd teraz kłodę trzeba drzewo ściąć? Masz drzewa wszędzie dookoła. Jak na ciebie spadnie drzewo, to umrzesz, czy nie? Tak. Myślisz, że to jest nierealistyczna gra? No, nie wiem, w sumie. Leci! Wow, otworzyłem się. Uwaga na drzewo. Lecie, ja się palę. Tak. Nie. Tak. Boże, weźcie tu zróbcie nieskończone źródełko obok czy coś. Nieskończone źródełko. No to nie idziemy spać? No nie można jeszcze. No jak nie? No za chwilę, czekaj. No nie stoimy sobie tak glazowały wszyscy. No kurde, szybciej. A ja co się stanie, jak będę trzymał R? Co? No jak przytrzymam R. A no to po prostu zmienisz ten kolor. Spać pierwszy można. Aha, bo się ruszyłem, to nie mogę spać. O, no i kurna klasa jest. Mam pytanie, domek na drzewie zwykły, taki kwadratowy, czy alpejski domek na drzewie? Co ty, jakiś architekt na wnętrzu zamienił? Nie, no przecież masz tutaj alpejski. Alpejski to jest taki trójkąt, na domek po prostu to jest kwadratowy. I ma ten jak zwykły. Jak to alpejski? Domek, dobra, no to ja sobie wezmę domek zwykły. Ja zwykły będę robił. Oj, faktycznie, będziemy jak te Ewoki ze Star Warsów. Które drzewo będzie moje? Wszystkie takie same są. Nie, one są inne.
Ja chcę to, bo ona jest grubsza. Ale już się trochę przeciąłem, to jednak go nie chcę. Dobra, to ja to biorę. Tutaj jest jakaś, tutaj jest mini wioska jakaś. W ogóle. O, w ogóle, o, naszych fajnie. Kolegów. No. To są sąsiedzi, daj spokój. No, Patty ma. Nie hałasuj, sobie znaczy... zostają w spokoju. Napoje, o, benzyna. Uwaga, drzewo. To drzewo tak, też tak, sobie tutaj, tylko jak się tak, tylko robiło, jak żeby to? Ten domek postawić? Na B i w niebieskich jest. Okej, okay, mam. I ten, żeby było skierowane do ogniska, co nie? No, jakoś... No nie wiem, możesz sobie jakby postawić co? Jakby co? Ej, bo ja potrzebuję jedzenia szybko, pilnie bardzo. No, niedaleko mamy jaskinię z kataną. Ale na ognisku nie mam nic. Nie mam nic do jedzenia. No to musimy iść do jaskini. A nie, mam. Dobra, dobra. Ale to my ścinamy wszystkie drzewa tu w okolicy, czy...? No właśnie o to chodzi, że jak ktoś zetnie drzewo, to zniszczy 5, żeby się nie odnowiło. No. To liście tam ma jakiś spader tych dniów. Co? No ty, co ty mi drzewo kradniesz? Co? Nie. Nie pomyliło ci się to? To jest moje drewno, chłopie, ja je ścinałem całą noc. No nie, no, nie bierz mi go cieniu. Odwdzięczę się potem. No super, nie? Fajnie, że mi kradną, a ja nie mogę. To jest moje drzewo! Chcecie się przestać kłócić, po prostu ścinajmy kurwa te drzewa. To Miko, to jest jak taki kierownik na budowie. Ja pierdolę. Leci! Trzeba ten wózek na drewno chyba ogarnąć. Uwaga! Drzewo. Dobra, to jest moje drzewo. Drzewo. Ty, a ja mam jeszcze linę. O, jedna lina. Dobra. No i git. Ale silny jestem, dwie takie belki drewna pod nie. No. A i chyba były jakieś jagódki, których się nie je. Bo muszę wejść jagódki moje, które były spalone. Kto zniszczył jagódki tym razem? Kto to trafił? Kto to zrobił? Nie pamiętam nic takiego. Ale to nie ty, to nie ty. Wiem, takie on. Jakby co, te podwójne jagódki, one są trujące, te poczwórne co rosną są git. Dobrze. Dziękuję, uratowałeś moje życie. O, kiedyś się przyda. No tak, no przecież mówię. Boję się odchodzić strasznie od was, nie wiem czemu. Ja tak zerkam na moje drzewo co chwila, czy ktoś go nie ścina po prostu. No ja też się boję odchodzić od mojego drzewa, bo mi ktoś zaraz ukradnie. Nie wiem o co. Drzewo? Tak. Nasze drzewo. Wszystko jest nasze. A ty, co cię byś zrobił, właśnie, jakbym ci drzewo zrąbał? Nie wiem, ale mam taka na ręce. O, już nie mam. Jaszczur. No kurwa. Biergo. Właśnie próbuję. Dobra, szybkie pytanie, chcecie mur dookoła bazy czy nie? Tak. No pytasz, ja, mamy domek na drzewie, po co nam? No, który no, ale na dole będzie. Na dole będziemy mieć ognisko i typu. Ja teraz nic nie kradłem. No to kto mi ukradł drzewo? Kuźwa, przed chwilą całe ściąłem. Nie wiem. Nie, ja swoje biorę. Co tu się stało? O kurde, jest. On nie żartował. 410 kut. Potrzebujemy tylko... drewna, chęci... I czasu. Czasu. Cały odcinek zbudowania muru. No, już nie, po prostu... no możemy zbudować kiedy chcemy. No tak, wiadomo. Spokojnie. Kiedy idziemy kopać diamenty? Bardzo dobra. Za chwilę. Czemu grzmi? A nie ma... No bo burza jest. A. No, już jest. Dobra, nie bo głodny jestem, głodny jestem trochę. Też jestem głodny. Nie idź polić coś, nie wiem. Snickersa polować, czekamy jaskini. Bo jeśli w tamtą stronę, to są kanibale, pójdę w drugą. Fajny ten alpejski domek. Ale co? Masz lepszy, jest kwadratowy. Kwadratowy. Fani Minecrafta przyszli. Nie no, za chwilę umrę z głodu, no. Ja dobra, też, troszeczkę. No to chodźmy do tej jaskini. Wszyscy idziemy, czy co? Ale z was bombicie. No tak, no chodźmy wszyscy. A no dobra, Bambik, to nie będziesz okatany, Bambiku. A gdzie wy jesteście, kurwa? Tutaj, do mnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, idę już z belkami do mnie, i do jaskini. Dobra. Idę. No to tu możesz dać cienie, no, tutaj. Dobra, dziękuję, tam, się to czekaj, to twój? Tak.
Ten alpejski, tak? Ten, tak. Dobra, dam ci. Chodźmy. Za kim mam iść, bo ja już nie wiem. Do mnie. Do mnie. Co znaczy do mnie? No do mnie. Ty sutek. Wypraszam sobie. Zaznaczę nawet znacznikiem. Kurwa, nie odróżnię waszych głosów o, nawet. Kurde. Ja mam za kimś iść. O, drzewo, o, ile tu drewna. No, no właśnie, tak też zauważyłem i sobie wziąłem. Tam, gdzie jest zabudowanie daleko, tam jest. Podaj rękę! No. Give me help, mate. O nie! To nie jest znacznie. Dodam kijaczka. Ale, ale tu ładnie. Nie no. Wodospad? Bro, ja wchodzę tam. Czekaj! Czekaj, czekaj, jest tutaj. No, czekaj, zakończymy idziemy, tu odcinek. No jak zakończymy tu odcinek? No tak o. Szybko? No już 37 minut. Naprawdę? Mhm. A pisaliśmy coś innego. Pisaliśmy coś innego. Ale co? Gramy dalej, godzina, kuźwa. Dwie. No ale nie zrobię dwugodzinnego odcinka jednego. No ty... jak nie? Godzin, no będziemy grali tyle, ale... Ej, ale chodźcie tu. No już nie mamy jakąś muzykę straszną, pomoc ty. No już idę. Drzewo. Ale nie, jednak nie. Ej, bo biją my. Pomocy, pomocy. Cześć, bo też walczę. No nie możemy pomóc. Zostaliśmy zaatakowani. No ja też. A tu przyprowadziłem kolejnych trzech. Fajnie. Nie widzę tych kolejnych trzech twoich. No bo oni są tam dalej. No ja za chwilę zginę. Plecy masz cię. Okay. Dobra, jednak nie, cofam się. Ma ktoś jakiegoś batona czy coś na szybko? Ja nie mam. Nie. Też nie mam, ja jestem, wiesz jak ja głodna jestem? Nie, dobra, ja mam batona. Mam batona. No to trzeba, wiecie, jak to zrobić? Nie marnować jedzenia. Nie, no to jest kanibal, pomocy. Zostaw go. Zostaw go na wika, co on ci zrobił? No, nic właśnie, dlatego. Jego też zostaw, Kakashi. Nie uprowadzaj ludzi. Nie. Ty widzisz, co robisz? Dobra. Umrę zaraz. Dobra, już idziemy do jaskini. Póki co dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z The Foresta wam się podobał i zaraz zaczynamy dosłownie kolejny, ale nie wiem kiedy kolejny się pojawi, ale wyczekujcie tego. Także dzięki za oglądanie. Cześć, cześć. On was oszukuje. Chcę, że się pożegnać. Za tobą 6 dni. Widzę jak się gapi. Właśnie, zbudujmy jakiś domek ładny na kreatywnym albo coś. Pewnie. Yes. Jakąś ekspiarkę z creeperów. No. Skanibali. Jak ustawisz na publiczny coś, to przyjdzie do ciebie chłopiec i wszystko wybuchnie, bo tak robiliśmy z kolegami. Aha. No nieźle. No normalnie ci team nastawia. No. Można dobra, przeklinać? Można. Nawet no, trzeba. Okej. Okay. Ej, ja mogę... Wezmę to sobie do serca. Mogę mówić coś takiego? Ja szczerze jestem Team Suki. Akurat. Ja pierdzielę te kredyty. Cię nie po dzisiejszym odcinku, nie? Ona ich tylko paliła.